Przedstawiam Pani urządzenie, które powinno być w każdym domu. Szybkowar. Używała Pani kiedyś takiego? Miałam, taki węgierski, wie Pan, inaczej był zamykany. Mhm. I nie wiem, jak on tutaj te uchwyty też, jak było z takim uchwytem zamykanym tu na jedną stronę, był niebezpieczny taki do otwierania. Otóż to, ponieważ tamte urządzenia, to urządzenia starszej generacji, a to jest urządzenie najnowszej generacji, które oprócz tego, że może przygotowywać fantastyczne potrawy, to również jest skonstruowane tak, żeby było super bezpieczne. To gwarancja bezpieczeństwa. 6-litrowy pojemnik zabezpieczony kilkoma zaworami, które możemy tutaj zobaczyć. To są dwa zawory bezpieczeństwa, które w razie czego pomogą nam otworzyć bezpiecznie urządzenie. Dodatkowo mamy jeszcze jeden otwór, który ewentualnie również wyzwoli ciśnienie, jeżeli będzie go zbyt dużo. No i przede wszystkim nigdy nie otworzy Pani tego urządzenia, jeżeli jest zamknięte, jeżeli tutaj będzie na tyle wysokie ciśnienie, że ten zawór będzie wciśnięty. Nie da rady. Chce Pani spróbować? No, mogę spróbować. Proszę bardzo. Zamykamy. Bardzo łatwo przekręcamy, cyk. No fajnie. Przetrzymujemy rączkę i otwieramy. I można do góry podnieść. Pokrywa jest dosyć ciężka. Ciężka, tak. Bo też jest porządnie skonstruowana. A to z czego jest ta podkładka? Która podkładka? To jest uszczelka, która również gwarantuje tutaj idealne przyklejenie się pokrywy, dzięki czemu nie ma strat żadnych energii i dzięki czemu potrawa, którą tutaj gotujemy, w tym szybkowarze, robi się znacznie szybciej. Wie Pan, dlaczego pytam? Bo w moim, tym starym szybkowarze to było tak, że to była taka gumowa podkładka. Mhm. I ona się ciągle albo lasowała, albo się rozciągała, albo mi pękała normalnie i właściwie to było do wyrzucenia wtedy, mhm, całe urządzenie. Spróbujemy ugotować coś, co zawsze się sprawdza wtedy, kiedy przychodzą niespodziewani goście. Trzeba zrobić coś szybko. No i trzeba zrobić prawdopodobnie dużo. I smacznie. Smacznie o to zadbam na pewno. Co Pani powie na taki gulasz wołowy, ale w stylu węgierskim, czyli ze słodką i ostrą papryką, a żeby było bardziej treściwie... Coś w rodzaju leczo. Coś w rodzaju leczo, dobrze? Mięso chyba dobrze by było obsmażyć, żeby miało lepszy aromat. Na pewno. Obsmażymy je w tym samym naczyniu. Sprawdzamy, czy jest wystarczająco mocno nagrzane. Dobra. Test kropli wody. Możemy wrzucić tutaj kawałki mięsa. Wyleję wodę. Układamy mięso bez soli i bez tłuszczu. A tu właśnie chciałam zapytać, a tłuszczu nie, tak? Nie trzeba. W takim naczyniu... Nie przywrze to? Nie, to się pięknie obsmaży. No to rewelacja, muszę Panu powiedzieć. Robimy wszystko w jednym urządzeniu. Nie musimy się martwić o to, że używamy dodatkowego sprzętu. Nie musimy się martwić o to, że nam czegoś zabraknie. Po prostu kawałki mięsa do środeczka. Przewróćmy je na drugą stronę. Chce Pan powiedzieć, że już się przewróciło? Tak jest. Zaraz Pani pokażę, tylko przewrócę. Proszę zobaczyć. No to absolutnie już zmieniło kolor z czerwonego na brązowy. Przyrumienione. Co Pani powie na troszeczkę pachnącego boczku? Ja wiem, że Pani lubi takie klimaty staropolskich wyrobów. To prawda. Dodamy? Ja myślę, że chętnie, tak, bo to wtedy będzie miało inny smak. Czosnek? Koniecznie czosnek i dużo cebuli. Proszę bardzo. To niech Pani dodaje cebuli według uznania. Przekazuję liść laurowy. No ale liście to chyba nie wszystkie. No królowo. Ile królowa uważa, proszę sypać. Ja 3 podam tutaj. 3, do tego. Dobra. Ziele czy nie? Może być. To ja myślę, że tak. Ja bym dał. Ale kilka, tak. Nie za dużo. Dobra. Słodka i ostra papryka, więc ja myślę, że damy i jedną, i drugą. Słodką, żeby było bardzo aromatycznie, natomiast ostrą, żeby było pikantniej. Wtedy będziemy dopiero mogli doprawiać ewentualnie pieprzem. Trzeba z tym uważać. Na razie słodka, która jest akurat w bardziej intensywnym kolorze i znacznie bardziej pachnąca. Dodajemy. Hyc. I troszeczkę ostrej. Czy też dużo ostrej? Tyle? No więcej, tak, tak. Naprawdę? Naprawdę. To jeszcze. Dobra. Mamy już tak naprawdę składniki i przyprawy. Pieprzu. Troszeczkę. Minimalnie. Dla smaku. Natomiast chciałbym teraz dodać kolejny składnik, chociaż zanim go dodamy, powinniśmy to jeszcze chwilę poddusić. Prawda? Żeby te aromaty jednak się przeszły. Koniecznie.
tradycyjnie wołowina ile potrzebuje? To pani gotuje. No długo, długo trzeba gotować, no niestety. Dlatego jako szybkie danie nie bardzo się nadaje. Szczególnie takie kawałki. W tym szybkowarze czas gotowania wołowiny tak grubo pokrojonej to jest około 30 minut i ona będzie mięciutka, ale żeby to było jeszcze trudniej... w porównaniu z normalnym to jest dużo... No wie pan, tak mniej więcej 1,5 godziny się gotuje. No właśnie. Mam jeszcze 3 składniki, które dodamy. Chciałbym, żeby to było coś w rodzaju takiego gotowania w kociołku węgierskim, gdzie kapustka przykrywa wszystko i to się ładnie paruje, ona ładnie wygląda i pachnie. No i fasola, żeby było treściwiej. Co pani na to? Proszę bardzo. O właśnie. Jeszcze? Jeszcze troszeczkę pomidorów, które się rozgotują. No i przykrywamy to wszystko kapustką, świeżą kapustką. Chociaż jeżeli miał... jeszcze. Tak jest, ale jeżeli miała pani ochotę na kiszoną i zrobić w takim naczyniu bigos, robi się go równie znakomicie. Zmniejszamy ogień do minimum, ale dopiero wtedy jak przykryjemy. To się wszystko zagotowało, aromaty się wymieszały i na minimalnym ogniu nie ma szans, żeby to się przypaliło, ponieważ dno akutermiczne, które tutaj jest w tym naczyniu, jak oczywiście w pozostałych naczyniach, gwarantuje nam jak gdyby jakość dobrej, nie nieprzypalonej się. Potrawy. No, tak jest. Kładziemy. Naprawdę ważna sprawa. Zamykamy. I czekamy. W zasadzie możemy odpoczywać. To co, pójdziemy na jakiś serial i wrócimy za 30 minut. Powinno świetnie być gotowe. Bardzo dobry pomysł. Pani Basiu, tak? Para już nie wylatuje. Odparowało. Ciśnienie na pewno jest wyrównane. Spadło. A możemy to stwierdzić chociażby po tym zaworze, czyli ta czerwona kropeczka opadła na dół, która to również pozwala swobodnie otworzyć naczynie i nic się nie dzieje. A może pani to zrobi? Bardzo chętnie. Proszę. To już mogę tutaj zaufać, tak? Zaufać spokojnie. O właśnie. To tak. Pokrywę mogę zabrać. Dziękuję bardzo. A ja w takim razie podam panu talerz. Proszę. I poproszę o przysmaki. Delikatne, aromatyczne i zdrowe. Bez kropli tłuszczu i bez soli. Ja bym chciała, żeby bez to pani soli oceniła. Fasola jednak. Sprawdza pani, czy się ugotowała. Bo to najważniejsze. Proszę spróbować. Najbardziej trudne do ugotowania. Miękka. W porządku? My na to spróbujemy. Idealne.